No i dzień dobry. No i mamy w sumie listopad. Dzisiaj jest 31 października. Zarówno wczoraj, jak i dzisiaj, jak i jutro jest słońce i temperatura w granicach 14, 15, 16 stopni. W słońcu znacznie więcej. A że dzisiaj jest niedziela, to tak sobie postanowiłem przyjechać, zobaczyć, jak to tutaj będzie wyglądało, jeśli chodzi o matki i tak dalej. Zapach w ulu, jak wygląda ruch pszczół, czy tu nic nie jest podejrzane. No tak po prostu przejrzeć, bo od miesiąca w ogóle praktycznie nie było zaglądane do tych uli. No dzisiaj jak widać, no mamy listopad, z czterech pierwszych uli, no to chyba widać na filmie, że wszystkie pszczoły noszą pyłek. I to tak dosyć ładnie, rzekłbym. Pyłek jest żółty w większości. Idziemy sobie zobaczyć drugie ule. I tutaj mamy co? Mamy noszenie w ostatnim, tak zwanym macierzaku. Mamy noszenie w drugim macierzaku. Tu przed chwilą widziałem, że pszczółka wchodziła z pyłkiem. I cały czas jakaś wchodzi. I tutaj również. Podejrzewam, że obloty młodych pszczół były raczej w dniu wczorajszym. Bo wczoraj również było ciepło. Trochę pszczółek tutaj leży przed wylotkiem, ale to akurat normalne. Niestety nie wziąłem ze sobą niczego. Do dłuta mam 200 metrów, a już mi się nie chciało wracać. Więc po prostu sobie uchylamy, wąchamy, zaglądamy, sprawdzamy, czy dupki w górze i tak dalej. Jedyny problem będziemy mieli z tym ulem tutaj, z tego co pamiętam, z tym, gdyż w momencie uchylenia powałko podkarmiaczki może się oberwać ten plaster, który one sobie dobudowały pod powałką. No i nie chciałbym, żeby się oberwał, bo skoro sobie wybudowały, no to niech sobie mają na tą zimę. I myślę, że zaczniemy, no. Czy my tu mamy jakieś tragiczne tematy przed wylotkami? No tutaj widać jest krew, prawda, przed wylotkiem. Oczywiście tak w ramach żartu, ale coś tu czerwonego jest. Tutaj pszczółka z pyłkiem na nóżkach widać odpoczywa przed wylotkiem. Zmęczyło jej się troszkę. Może tak zmienię tutaj. O. Teraz widać lepiej, ale pszczółka znikła. Tutaj widać pszczółki szaleją. Wszystko jest ok. Idziemy sobie do ula zielonego. Niestety będziemy trochę gnietli dzisiaj tych pszczół. Oj, to jest właśnie coś, czego... Widać spokój. Zapach jest ok. Pracują pszczółki. Dupki w górach nie widać. Drugi ul. Również spokój, cisza. Bez agresji. Także wszystko w normie.
trzeci ul. Tu widzimy jakąś walkę na ulu. A, osy z pszczołą. Tutaj widać, podkarmiaczka jest opuszczona. No i teraz właśnie problem będzie taki, że masa pszczoły. Niestety pozgniatamy troszkę. Idziemy do gębalowej. Tutaj jakiś pan chyba sobie wyszedł. Pszczółki mu się podobają, to sobie przyszedł. Jest agresja z któregoś ula. Gębalowa, jak widać. Widać, gdzie kłąb się zaczyna robić. Pszczółki się rozkłębiły. Podejrzewam na tą pogodę. Wszystko w normie. Tutaj, nie wiem jak ja to otworzę. Czy my tu mamy coś do podważenia? No jak widać, pszczółki się zdenerwowały, wyszły na wylotek. Nie ma się co dziwić, przez miesiąc nikt tam nie zaglądał. No tych dwóch macierzaków nie udało mi się otworzyć ze względu na to, że musiałbym podważyć czymś powałkę podkarmiaczkę. W tej chwili mnie tu troszkę atakują, ale to też nic nadzwyczajnego. We wszystkich ulach jest noszenie. Także to jest optymistyczna sprawa. No i wygląda to tak wszystko w normie, nie? Jeszcze może krótki filmik będzie z październikowego, z listopadowego noszenia, bo już tak to możemy przejąć. No dobra, to czas już skończyć powoli te filmidła. Ostatnie filmidło dotyczy topienia ramek. Mamy przygotowanych, tu widać, że nawet jeszcze czerw jest. Mamy przygotowanych, on był w lodówce, była ta ramka. Przygotowanych jest 6 ramek. I oczywiście do każdego topienia wsadzamy wosk. Wosk, który był topiony poprzednim razem, no niech się przytapia jeszcze raz, nie? No to zaraz pokażę, jak wygląda sprzęt. No i mamy takie wiadereczko. Jak widać, brudne po ostatnim razie.
wiadereczko z dziurkami. Dziurek jest tutaj troszeczkę. Dziurki dostosowane tak, żeby w razie czego larwy przez nie nie przeszły. Z tego co pamiętam, 3,5 mm. Ale nie jestem w tej chwili pewny. I to jest wszystko, co trzeba zrobić w czymś takim. A to jest drugi element. Czyli przykręcone do pokrywki wiadra odejście z parownicy. I to będzie przykrywało to wiaderko. Jedyne co jeszcze trzeba zrobić, to małą dziurkę na dole, żeby spływało do jakiegoś naczynia, żeby wosk spływał. I pierwsza ramka już w wiadereczku z dziurkami jest. I tak wygląda 6 ramek. A tak wygląda dziurka. Włączamy, podstawiamy garnek i uciekamy. Najważniejsze, żeby nie spalić parownicy. Pamiętamy o tym, że jest tam 2 litry wody, więc jest to godzina. Polecam nastawić se stoper. Naprawdę. I tak mamy po chwili. Śrubokręt oczywiście w każdej chwili przygotowany do przebicia tej dziurki, która się zapycha. I po 10 minutach i sobie już chyba darujemy efekt końcowy, ale wiadomo, że bo jest 18:30 i niestety październik to już ciemno, ale wiadomo, co jest efektem końcowym. Jest to krążek wosku, który pływa sobie na wodzie. To nie jest tak jak tutaj pokazane pół garka samego wosku, bo pod spodem jest woda. No i ten krążek dajemy do następnego przetopienia. Będą jakieś 3-4 ramki kolejne. To znowu krążek i tak w kółko. Do czasu, aż nie zrobimy z niego węzy. I to w sumie bezpieczny, niebrudzący sposób się. Także polecam. Wszystko zostaje na wiaderku u góry. Wszystkie larwy, większe zabrudzenia. Czysta robota. I w sumie samo się robi. Oczywiście trochę prądu. 2 kW przez godzinę. Zależy ile mamy ramek. I to tyle. No taki jest efekt finalny pozostałości, która jest jeszcze do wymieszania, bo tu jeszcze troszkę wosku jest. Myślę, że jutro to skończę, bo już zimno, ciemno. Tak wygląda u mnie siarkowanie, czyli złożone wszystkie ramki do przechowania, i duże i małe, w jeden wielki komin, a na dole podpalone 2 paseczki sirnych knotów,
Oczywiście ten korpus na dole jest pusty i tam się palą dwa paseczki sirnych knotów. I myślę, że to wystarczy. No tutaj mamy sprzęt do wytapiania ramek. I mniej więcej po minucie wygląda to tak. Może tutaj jakoś o tak. Widzicie, jaki dymek, nie? Oczywiście nie muszę mówić, że tu nie ma czym oddychać. Więc sobie wychodzę z garażu. Kontrolnie sobie sprawdzimy, jak to wygląda. Są wypalone. Dym ucieka. Niebezpieczeństwo pożaru zażegnane. Więc ja to tak zostawiam przykryte na godzinkę. Mi to nie przeszkadza. Myślę, że mniej więcej za miesiąc, może mniej. Kontrolnie jeden paseczek wyciągnę, wrzucę podpalony. Sprawa będzie załatwiona. Moim zdaniem to nie ma cudu, żeby modelica tutaj dała radę. Ale mogę się mylić. Oczywiście daszek jeszcze zaraz założę. Ale najpierw do porządku muszę trochę zrobić. No i tak to wygląda. Sirne knoty. Produkt czeski. Do kupienia na Allegro. W rozsądnych pieniądzach. Jest tego do diabła. Moim zdaniem warto.